Halo, jesteś gotowa? Tak, marzyłam o tym, żeby mieć drugiego konia. I no. Pan Karol powinien być za jakieś 10 minut. A, okej. W tym czasie idę zobaczyć, co tam u Lady. Dobrze. Już pan Karol przyjechał. Chodź. I nie zapominaj, że jeszcze tam będzie fryz. Oj, mamo, już przestań! Uważaj trochę. Czemu niby? Bo możesz spłoszyć konie. Nicole, otwórz tylne drzwiczki. Dobrze. Ekstra! Już ją kocham. Oj, Nicole, Nicole. Kiedy będę mogła ją wziąć na trening? Na pewno nie w najbliższym czasie. Dlaczego? Wiem, że nie mogę rzec się doczekać nowego konia, ale uwierz mi, że będzie lepiej, jeśli na razie jej odpuścisz. Czemu? Jest nowa i może nie czuć się tu zbyt dobrze. Pójdź z nią na spacer po stajni i pokaż jej boks. Ale mamo, ty wiesz, że to będzie boks z Lady. Lady, nie Lady, musi jakoś wytrzymać. Weź drugiego konia. Piękna jesteś. Tylko pytanie, jak cię nazwę? Szkoda, że nie mogę dziś na ciebie wsiąść. No ale trudno. Jakoś damy radę. Dzięki, Karol. Super się spisałeś. Nie ma za co. Mogę wyjeżdżać? Tak jasno, nikt tędy nie idzie. Jeszcze raz dzięki. Prześlę ci przelewem. Pa! Do widzenia. Halo? Witaj, mam nadzieję, że znasz szczegóły naszego planu. Tak, wiem co robić. Właścicielka stajni zaczęła mi ufać. Ale jeszcze nie wie, co się szykuje. Dobrze, i tak trzymaj. Dziękuję, szefie. Tylko nie są warte fortuny. A to cała właścicielka stajni nie wie, co się jeszcze szykuje.